Panowie, chciałbym Wam podziękować za udział w turnieju finałowym czwartych Mistrzostw Polski Wirtualnych Menadżerów. Rada sponsorów wyfundowała drobne upominki dla każdego uczestnika finału. Zaczniemy od miejsca szóstego. Fubar Wojciech, gratulacje, dziękuję za udział. Dziękuję. Na pewno jesteś trochę zawiedziony, ale myślę, że po prostu była to dla Ciebie w jakiś sposób, nie wiem, nauka, doświadczenie i w przyszłym roku pewnie będzie lepiej. Gratuluję. Wojtek Ingram, JA209, wytrzymał dłużej o wiele i pewnie gdyby nie pewien przypadek grasz, to mogłoby być nieco inaczej, ale to może była taka karma za te niektóre komentarze w czasie turnieju. W każdym razie gratuluję i w przyszłym sezonie, mam nadzieję, spotkamy się, w przyszłym finale spotkamy się jeszcze raz. Może być ciężko. Adrian, JMK, gratulacje, czwarte miejsce, mówi się, że najgorsze. No ale jednak utrzymałeś się do samego końca. Myślę, że to jest to pewien rodzaj sukces. Oczywiście z nalepką. Gra dla Ciebie i chyba dla każdego z nalepką była prawie. Krzysztof Pilarczyk, człowiek, który wygrałby na pewno wszystkie mecze, gdyby nie słupki, poprzeczki, bramkarze przeciwników oraz rywale. Oczywiście żartuję, Krzysztof się spisał. Nie, no wiesz, no, formę u siebie miałem dobrą. Bardzo dobrą. Krzysztof spisał się bardzo dobrze. Drugie miejsce to jest tak samo jak w zeszłym roku? Tak, tak samo. Tak samo jak w zeszłym roku, także myślę, że w końcu nadejdzie ten dzień, kiedy palmę pierwszeństwa otrzymasz. Tak, tak. Teraz tak, ten egzemplarz to jest dla mnie przeznaczony jako nagroda Rady Sponsorów. Ja go przeznaczam dla osoby, która była najlepszym typerem tego turnieju. Zostanie ona rozlosowana wkrótce, a mam jeszcze oczywiście dla zwycięzcy zaraz. Upominę. Ja myślałem, że ty właśnie nie dostałeś. No. Wygrałeś, to się go. Mateusz, wielkie gratulacje. Nie. Jesteś dla mnie największym odkryciem tego turnieju. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Człowiek naprawdę wielkiej kultury osobistej. No po prostu naprawdę nie spodziewałem się, że takich ludzi jeszcze będziemy gościć u siebie, no ale okazuje się, że wszyscy tacy są i cały czas pojawiają się nowi. Oczywiście gra dla Ciebie oraz dwa prezenty. Fotograficzna historia brytyjskiego futbolu razem z płytą DVD, w której jest historia finału Pucharu Anglii, czyli najważniejszych rozgrywek w tym kraju. No i moja książka Historia Mistrzostw Świata 1930-2002. Dziękuję. Również prezent z dedykacją na stronie tytułowej, także tak. Gratulacje. Dziękuję dla wszystkich. Mam nadzieję, że w podobnym gronie, albo no oczywiście w większym, ale że wszystkim Wam uda się zakwalifikować do piątego finału. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam. Jedziemy na lotnisko z powrotem. Dziękuję. Dziękuję.